Czas przetestować nowy arsenał. Kiepskie otwarcie. Nie, nie tak miało być. Robi się niewesoło. Otarłem się o sławę. Okej, braciszku. Wysłałem ci nowy przekaźnik. Reggie, potrzebuję cię. Straciłem cały power. Nie działa żadna z moich mocy, ani nowych, ani starych. Co? Zostań gdzie jesteś. Idę po ciebie. Nie mogę. Jest zbyt niebezpiecznie. GPS pokazuje, że kilka przecznic stąd jest alejka. Okej, do zobaczenia. O, niech się cieszą, że nie mam mocy. Niczego specjalnego. A, nie podoba mi się to. Jedna walka na raz, okej? Zdajesz następną kolejkę. Stary, powinieneś trafić na mądra. Litości, proszę. Zły moment! Dobrze, że jesteś, Reggie. Musisz mi pomóc. Zaraz, moment. Twierdzisz, że straciłeś wszystkie moce? Tak, straciłem totalnie wszystko. I dym, i neon, i nie mówiąc nawet Delsing, o wideo. Przecież to super! To jest genialne, stary! O czym ty do cholery gadasz? Poluje na mnie cała armia dozowców, a ja jestem kompletnie bezbronny. Razem szukaliśmy dla ciebie lekarstwa i wreszcie stało się. Jesteś wolny od tego bioterroryzmu. Wolny! Delsing, słuchaj. Wracajmy do domu. Do domu? Słuchaj, dałeś z siebie naprawdę wszystko. Plemię to wie i ja to wiem. To przecież cud, że ty w ogóle jeszcze żyjesz. Po prostu proszę cię, wracajmy wreszcie do domu. Powiedz mi szczerze, na moim miejscu tak po prostu byś wrócił? Zdecydowanie. Tak właśnie bym zrobił. Nie, nawet stary... jeśli będę musiał strzelać z procy, muszę dorwać Augustine. Ale że wolę uniknąć historii walki Dawida z Goliatem, więc dlatego musisz mi pomóc. Jak widać, podjąłeś już decyzję, więc powiedz mi, do czego mnie potrzebujesz? No, jeśli mam spróbować odzyskać swoje moce, muszę skorzystać z przekaźnika. No jasne. Ale w mordę, Reggie! Nie otworzę tego cholerstwa, jak nie będę miał mocy, okej? Okay? Więc nie potrzebuję ciebie, ale twojej broni. Nie. Nie. Nie, nie, nie. Nie dostaniesz mojej broni. Koniec tego tematu. Nie. Jezu! No, ale jakby co, możesz sobie zabrać kilka łusek. Dzięki, Prachu. Wiem, że pożałuję tego pytania, ale co nowego? Wiesz co, może lepiej się odsuń. O, dobrze, że się odsunąłem. Może następny będzie strzelał pociskami albo coś w tym stylu. Zadzwonię i dam ci znać. O nie, idę z tobą. O nie, nie, nie. Dam sobie radę. Nawet jeśli planujesz użyć niewidzialności, by otworzyć ten kolejny przekaźnik, to i tak mnie potrzebujesz. Poza tym, nie wiesz, gdzie go szukać. Gdybyś miał mieć tylko jedną moc, niewidzialność byłaby niezła. No raczej. Od dzieciństwa fantazjuję o tym, co mógłbym wtedy robić. Chyba czas skończyć tę rozmowę. Nie widzieli mnie! O, tak! Jest! Dobra, Reggie, to... otwieraj.
Bingo! To się dobrze składa, bo zaraz będzie tu cała armia dozowców. Niezły bajer, co nie? Delfin! Ej, powiedziałem, Krisie! Bingo! To się dobrze składa, bo zaraz będzie tu cała armia dozowców. Będę z tego korzystał. Niezły bajer, co nie? Delfin! Ej, powiedziałem, Krisie! Reggie, w porządku? Nie. Lećmy do następnego przekaźnika. Sorry, ale robi się tu dla ciebie zbyt niebezpiecznie, misiaczku. Dobra, to gdzie jest kolejny przekaźnik? Ej, pamiętasz mnie? Kolesia, który wie, gdzie są przekaźniki? Muszę cię na chwilę wyciszyć. Eugene, tu Delfin, słuchaj. Czy twoi latający przyjaciele robili zwiad w okolicy? Tak. Dobra, pomożesz mi coś znaleźć. Kojarzysz te świecące pudła porozstawiane przez DOZ? Jasne, chwilka. Hej, jeden jest niedaleko ciebie. Dzięki. A, właśnie. Widziałem na ulicy kilku bioterrorystów w opałach. Może im pomożemy, co? Chętnie przetestuję swój nowy miecz. Fajowy ten miecz, co nie? No, jasne. To co, wchodzisz w to? Nie, spasuję. W Dolinie Śmierci czekają na mnie anioły na 11 poziomie. No tak, to musisz tam być. Kocham cię, Delfin! A myślałem, że nie może być lepiej! Skoro tu jestem, to sobie skorzystam. Cholera. Eugene, wiem, że wolisz Towarzystwo Demonów, ale właśnie wpadłem w zasadzkę snajperów z DOZ i chciałbym, żebyś interweniował w tej sprawie. Ja się nie ruszam, ale podeślę kilka aniołów. Teraz jestem szybki i niewidzialny. Co dalej? Ja chciałem zapytać o tę dziewczynę z autobusu. Nic jej nie jest? Kto? Fetch? A, tak, jest świetna. Słuchaj, stary, ona... Nie masz u niej szans, powiem tak. Zanim zaczniesz wozić się Ferrari, musisz zajeździć kilka maluchów. A.
Ten gość, który spowodował wypadek, zdołał uciec? Hank? Hank... Augustyn go dorwała. Naprawdę? Kurde. W autobusie wciąż powtarzał, że chce tylko wrócić do swojej córki. Ale nie martw się. Augustyn zajmie się później. Fajerwerki, stary! Fajnie mieć kilku skrzydłowych na podorędziu. Okej, mogę znikać i atakować z ukrycia. Nie jest to najlepsza strategia na samoloty. A wy dokąd? Ominie was najlepsze! Słodko! Eugene, nie chcę być niewdzięcznikiem, ale czy mógłbyś przysyłać nieco mniej tchórzliwe demony? Myślałem, że chciałeś ich tylko nastraszyć. Stary, nie możesz tego olać. My, przewodnicy, musimy trzymać się razem. Okej, następnym razem. Mam jeszcze jeden. Widzę, jest niedaleko stąd, dzięki.
grupa dozowców zmierza tam, gdzie ty. Ale nie martw się, na miejscu będzie czekać pomoc. Fajnie, że twoi ludzie jednak mają jaj. Powinno wystarczyć. Mutanci górą! Dobra, nie ciesz się tak. Mam złe wieści. Namierzyłem kolejny przekaźnik. To są złe wieści? W okolicy kręcą się dozowcy. Ale chyba masz już dość mocy. Może lepiej nie ryzykować. Nie wiadomo, co dostaniesz. Nie chowaj głowy w piasek. Dwóch młodych, jurnych przewodników dysponujących armią aniołów i demonów jest nie do powstrzymania. Z tą jurnością to przesadziłeś chyba. No, odezwę się, jak będę na miejscu. Okej, Eugene, oto plan. Przekradnę się bokiem. No weź, Eugene, stać cię na więcej. Pokaż pazur, tygrysie.
Dobra, panowie, trzeba... Nowe... Dla Eugene'a! Mam nadzieję, że dostałeś solidny zestaw mocy, bo będą ci potrzebne. Nadciąga piekło, niebo i Delsin! Eugene, nie znałem cię od tej strony! Materiał do przemyślenia. Niebo, piekło, Delsin i Eugene. Stary, jak chcesz być wymieniony w napisach, to musisz się wykazać. Nie wiem. Nie radzę sobie z ludźmi. Bzdura, jesteś lwem salonowym. Koleś, którego uratowałeś, krzyczał: Ej, Eugene, jesteś najlepszy! Skąd znał moje imię? Pojęcia nie mam. Może zapytasz go o to przy najbliższej okazji. No, w sumie mógłbym jeszcze komuś pomóc. O właśnie! Daj znać, jak będziesz gotowy. Reggie, sorry, że musiałeś czekać. Po pierwsze, cieszę się, że żyjesz, a po drugie... Ale muszę ci zaprezentować mój nowy arsenał. Mam miecze, pociski, demony atakujące z powietrza. Brzmi niebezpiecznie i głupio, ale też całkiem spoko. Dziękuję. Będę miał czym lać, Augustine. Thank you.